wrzuca tutaj. To w ogóle działa? Teraz będziemy przedstawiać teatr o pojawieniu się Jukura Gowardana. Jutro mamy to święto Gowardana Kurzy i teraz dowiemy się, jak to się stało, że Gowardan pojawił się na ziemi zwanej Dżambulu. Dawno, ponad 5000 lat, najwyższy pan Krishna rozmawiał ze swoją kochaną Śrimati Radharani. Najdroższa Rado, na planecie nazywaną Dżambudvipo, którą mieszkańcy nazywają Ziemią, zanikają zasady religijne i zaczyna szerzyć się bezbożność. Demony atakują moich wielbicieli. Musimy się tam niezwłocznie udać, żeby ich ratować. Mój drogi Krishna, jakże się tam udamy, jeśli nie ma tam mojego kochanego Gowardana, Jamuny i Brahmadamy? Oj, nie martw się. O wszystko już zadbałem. Oni już od dawna tam nas czekają. Zatem nie zwlekajmy. Baktowie nas potrzebują. Tysiące lat przed tym, kiedy ta rozmowa miała miejsce, góry miały postać uosobioną. Poruszały się, rosły, a nawet latały i lądowały gdziekolwiek chciały. Pewnego razu w rejonie wszechświata, zwanym Salmani Dvipą, żona Dronaczarni, który był uosobioną górą, narodziła syna, którego nazwali Gowardan. Z tej pomyślnej okazji na niebie pojawili się wszyscy półbogowie i obsypali go deszczem kwiatów. Przybyły wielkie góry pod przewodnictwem Himalaji i Sumeru, aby złożyć mu pokłony i modlitwy. Cześć, Gowardan! Cześć, Gowardan! Cześć, Gowardan! Cześć, Gowardan! Ja, Himalaje, najwyższe góry na Dżambudvipie. Składam Ci moje pokłony pokorne i dziękuję, że pojawiłeś się tutaj. Jesteś naszym królem, Girirajo. Jai Giriraj! Jai Giriraj! Ja, Sumeru, najwyższa góra w tym wszechświecie, składam Ci pokłony, witam Cię. Ty jesteś miejscem rozrywek najwyższego pana Kryszny we Braży, w duchowej Goloce, a teraz jesteśmy również tutaj królem wszystkich gór, Girirajo. Jakie szczęście, że możemy Ci służyć. Jai Giriraj! Jai Giriraj! Jai Giriraj! Jai! Na początku Satya Yugi przybył na Salmani Dvipę wielki mędrzec Pulastya Muni. Widząc pięknego Gowardana, pokrytego wspaniałymi kwiatami, rzekami, jaskiniami oraz chodnie pływającymi ptakami, poczuł, że ta istota może z łatwością obdarzyć każdego wyzwoleniem. Udał się więc prędko do Dronaczarni. Witaj wielki pobożny mędrce. Składam wam pokłonie do twoich lotosowych stóp. I pokornie zapytuję, jak mogę ci służyć. Drogi Dronaczarni, jestem na bardzo długiej pielgrzymce. Odwiedzam wszystkie święte miejsca. Teraz przybyłem do twojego urokliwego zakątku. Na stałe mieszkam w Kashi. Piękne miejsce. Płynie tam święta rzeka Ganges, która ułatwia mi moją medytację. Ale nie ma tam pięknych gór. Takich gór, które mają urok taki jak twój syn Gowardan. Proszę, pozwól mi zabrać swojego syna Gowardana.
Dzięki niemu moje wyrzeczenia osiągnę doskonałość. Drogi mędrze, nie życzę mi dużo mojego istnienia. To wiesz, że wszystko w tej sytuacji. Kryszno, co on robi? Życie bez dowodzenia nie ma dla mnie sensu. Mój drogi ojcze, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wspaniały i potężny mędrze. Proszę, oświeć mnie. W jaki sposób zaniesiesz mnie do dalekiej kaszy? O! Będę cię niósł całą drogę na moim prawym ramieniu. Co ty na? Dobrze, zatem pójdę z tobą. Ale stawiam jeden warunek. Jakiś to? Jeśli chociaż raz postawisz mnie na ziemi, już nigdy mnie nie podniesiesz. No, cóż, wygląda na ciężką osobę. Ale ja mam moce mistyczne. Będę go niósł dzięki mocom mistycznym. Moce mistyczne, przybywajcie! A zatem wyruszajmy do Kaszi. Droga do Kaszi prowadziła przez bradę. Urokliwe miejsce zauroczyło go Bardana. Zapewnił tam pozostać. Wow! Jaka to wspaniała okolica! Ten chyba długi. Panie, małpy, drogi i wspaniali mieszkańcy. Chcę tutaj zostać. Nie chcę iść do Kaszy. Tylko co zrobić, żeby zostać odłożony na ziemię? Zaraz, pomyślmy. Wiem. Mój Gawardano, przed nami daleka droga. Ale cóż to? Słyszę chyba skoczne lody? Wodospad? Nie, to po prostu natura wzywa mnie. Poczekaj chwileczkę. Poczekaj na mnie. No momencik. Możemy kontynuować podróż. Patrz tutaj. Co się dzieje? Mój chłopcze, idziemy. Nie mogę go oderwać. Chłopcze, widzę twoją sztuczkę. Nie pójdzie ci to płazem. Przeklinam cię! Przeklinam cię, abyś się zmniejszał co roku o ziarnko gorczycy! Niech tak będzie! Gdy Gawardana przybył do Brady na początku Satyayuni, mierzył aż 115 km długości, 72 km szerokości i 29 km wysokości. Teraz ma on jedynie 25 metrów wysokości w najwyższym punkcie, a cała trasa wokół wzgórza wynosi niecałe 23 km. Mówi się, że pod koniec Kali Yugi Gawardana i Yamuna całkowicie znikną. Więc póki jeszcze możemy zobaczyć w górze Gawardana, chcimy i wielcmy go. Dzień dobry! Przyjdźcie!
Gowardanki!